It has been established that persons who have recently died have been returning to life and seeking human victims. Hej, hej, hello wspaniali! Nowych wspaniałych witam serdecznie na pokładzie. A powracającym wspaniałym przesyłam całuski i uściski i dziękuję, że jesteście. Dzień zaczęłam tostami francuskimi przedtreningowo. Około 500 kalorii weszło na dzień dobry. I skoro dzisiaj mamy taki cudowny dzień, jakim jest 8 marzec, czyli Dzień Kobiet, to wszystkie panie chciałabym obsypać dzisiaj różami. I mam nadzieję, że wasz dzień będzie warty wspominania. Temat na dzisiaj to sen. Ile godzin snu tak naprawdę potrzebujemy? Ja słyszałam tyle odpowiedzi, co ludzi jest po prostu na świecie, a jedną prawidłową odpowiedzią jest to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas ma inne potrzeby. I czy to dotyczy diety, treningu, ile twoje ciało snu potrzebuje, tyle mu daj. Ty dobrze wiesz o tym, kiedy się dobrze czujesz, kiedy się źle czujesz, kiedy czujesz się niewyspany, zmęczony i lepiej was wyłączę, bo mam dużo zakrętów, a ta kamera mi zaraz spadnie. A jedną już zepsułam. Trus! Czemu nagrywam te filmiki? Bo sprawia mi to mega satysfakcję. I co jest dla mnie zaskakujące w tej kwestii, jest to, że moja pewność siebie i moje wypowiedzi stają się lepsze. Nie wiem, czy czasami macie tak, że o czymś myślicie, zastanawiacie się nad czymś, a tak naprawdę, żeby wypowiedzieć to na głos, to jakby sprawia ci to dużo problemów. Wiadomo, że nie jestem w Wielkiej Brytanii, w której mieszkałam przez 5 lat. I w której poznałam dosyć dobrze język angielski, to przez to, że czytam po angielsku, przez to, że oglądam praktycznie wszystkie filmy naukowe o kulturystyce, suplementacji, diecie i tak dalej po angielsku i czasami jest mi ciężko przetłumaczyć rzeczy z angielskiego na polski i dla mnie to po prostu będzie taka zabawa. I czemu nie, jeżeli to sprawia mi satysfakcję, to sprawia, że mam freaking uśmiech na twarzy i to sprawia, że czuję się podekscytowana do budzenia rano i że mam mega dużo pomysłów, które chcę zrealizować i mogę je pokazać moim kochanym wspaniałym. Nie liczę na nic. Proszę was, gdzie ja sierota. Jeżeli pomoże to komukolwiek, to super. A już wiem, że na Instagramie udało mi się pomóc kilku osobom, więc jestem mega wdzięczna za to i dla mnie jedna osoba znaczy bardzo wiele i zawsze też byłam taką osobą, która chciała pomóc i chciałaby pomagać innym. Let's just make it happen. Nie będę płakać teraz. Ale może się zdarzyć, że będę płakać. Bo może moja twarz jest nie zawsze pozytywna, to myślę, że mam dobre serce. A życie jest od tego, żeby się nim dzielić. Więc podzielę się moją wiedzą na tyle, ile mogę. I that's it. Najlepsze ćwiczenia na pośladki to hip thrusty. Tylko pamiętaj, żeby się zawsze rozgrzać przed ciężkimi podnoszeniami. Albo dynamicznie rozgrzewając się, albo wykonując ten sam ruch, tylko z obciążeniem ciała. W wypychaniu bioder na podwyższeniu udaje mi się dojść do 120 kg przy 8 powtórzeniach. Drugim ulubionym ćwiczeniem są wykopy w tył, zwane kickbacks i zazwyczaj widzę na siłowni, jak wykonywane są one z ugięciem w kolanie. Ja natomiast preferuję zachować prostonogę, bo to pozwala mi na wyizolowanie pośladka i zmuszenie go do wykonania całej pracy. Ostatnie ćwiczenie było testem, bo był to mój pierwszy raz, kiedy próbowałam robić Zercher Squat. Mam nadzieję, że wypowiadam to poprawnie. Został mi on zaproponowany przez znajomego, a że lubię testować nowe ćwiczenia, to po prostu go zrobiłam. I jakby nie fakt tego, że moje nerwy na przedramieniu dziwnie zareagowały, zdecydowanie preferowałabym Zercher Squat niż na przykład Front Squat. Jestem w takim dziwnym momencie dnia. Jest dosyć późno. Jest 7 wieczorem. Jestem głodna, ale się zastanawiam już od pół godziny, co mam zjeść. By the way, przy okazji od razu. To jest jedna z moich ulubionych rzeczy. Nie wiem czemu, po prostu smak i tekstura fasolek jest czymś, co ja bardzo lubię. I to czerwona fasolka. A biała, ta, jak to się nazywa? Jasiek fasola? Już mi tak bardzo nie podchodzi, ale tą uwielbiam. Ginormous. Okej, czas na zmiany. Wiem, że miały być tygodniowe vlogi. Tak, podśmiechuję się pod nosem już. Ale postawiłam sobie nowe wyzwanie zaczynające się 28 marca. A chciałabym wykorzystać obecne filmy, które udało mi się już nagrać. Dlatego też, że vlogi od teraz będą pojawiać się we środę i w niedzielę. A od 28 marca codziennie. Tak, powiedziałam codziennie. Nie przejęzyczyłam się. Byłam głodna, nie wiedziałam co zjeść i skończy się na kurczaku z ryżem. Czemu od 28 marca? Bo jest to dokładnie data 12 tygodni przed rozpoczęciem lata. A w tym roku postanowiłam zrobić swoją życiową formę. I jeżeli masz podobne cele, chcesz zredukować, chcesz przybrać, chcesz się odchudzić, chcesz być zdrowszy, to zapraszam do dołączenia i wzajemnej motywacji przez komentowanie, zadawanie pytań i po prostu pisząc, co ci w duszy gra. Musztardy, ogórka i rzodkiewki nigdy nie marzę. Bardzo często zdarza się, że warzyw niskokalorycznych nawet nie wpisuję do makroskładników, bo nie odczuwam takiej potrzeby wewnętrznej, żeby wpisywać. Dziękuję za oglądanie. Życzę owocnego dnia, nocy, czy też wschodu słońca, bo nie wiem, w którym momencie to oglądacie. I do zobaczenia już we środę. Tak, we środę. Buziaki. Naprawdę potrzebujemy. Don't fool, don't fool.